Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów, którzy oglądają ten film. Ja nazywam się Michał Pudło, a to będzie piąty odcinek z serii Zagrajmy w Max Payne 1. I w tym odcinku przejdziemy sobie właśnie piąty rozdział gry, zatytułowany Niech przemówi broń. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania, komentowania i subskrypcji mojego kanału. I już nam się tutaj wczytuje piąty rozdział. Zamierzam właśnie nagrywać grę rozdziałami. Dokładnie jeden rozdział na jeden film. Tak sobie to od początku zaplanowałem. No i teraz mamy piąty rozdział, Niech przemówi broń. Już kończy się wczytywać. Odwrócić się, odejść i olać to miasto. To byłby mądry wybór. Ale widać, nie byłem zbyt mądry. Kamienice należące do Lupino były zapuszczonymi melinami, w których gnieździły się różne przybytki. Sklep z trunkami, lombard, pralnia prowadzona przez mafijnych lichwiarzy i tak dalej. Nie wiem jakim cudem, ale wiedzieli, że jestem gliniarzem. Wiedzieli też, że po nich przyjdę. I na pewno czekali na mnie z bronią w ręku. Melinę Lupino rozświetliła eksplozja. Wybuch bomby zamienił śnieg w płynne złoto, a słup ognia sięgnął nieba. Płomienie odbijały się w szybach czarnego Mercedesa, który bardzo wolno jechał ulicą, jakby kierowca robił sobie wycieczkę krajoznawczą. Przyjrzałem się uważnie pasażerowi tego samochodu. To był Władimir, szef miejscowej rosyjskiej mafii, Sul Voku Puncinello. Coś mi mówiło, że byłem świadkiem wojny gangów. Rejestracja wódka. Zbiry w środku byli nieźle wystraszeni, jednak istniała też druga strona medalu. Wewnątrz mogły tykać następne bomby, a policja była już pewnie w drodze. Apartament Jacka Lupino znajdował się na samej górze. Tak przynajmniej było przed wybuchem. Dobrze, tutaj możemy sobie chyba wejść. Co do diabła? Udało się, ale było blisko. Dobra, tu jest jakaś amunicja. Tutaj jeszcze nie można wejść póki co. W tym pomieszczeniu to chyba będzie wszystko. Dobra, i tutaj zaraz będą u nas pisali... Notatki okazały się przygnębiającą lekturą. Tak, tutaj już o nas w gazetach piszą. Gazety nazywały mnie krwawym mordercą. Wycie wiatru zgrało się z coraz głośniejszym dźwiękiem policyjnych syren. Byłem ścigany przez mafię i poszukiwany za morderstwo. Też miałem ochotę wyć. Dobra, zobaczmy sobie tutaj, co w tym samochodzie jest. Tam jest broń. Amunicja się przyda. I tutaj będzie akcja. No, udało się. Dobra, pozbierajmy wszystko, co się da. Amunicję, koktajle Mołotowa, przepraszam. Dobra, i idziemy tutaj. Dobra, tutaj poza narkomanami nikogo nie ma. Tu też nic. Tu zamknięte i trzeba tutaj strzelić w tą butlę. O, dobra. Wybuchowych.
Dobrze, mamy medykamenty. Zażyjemy sobie lekarstwa. Co do diabła? Dobra, teraz na górę po schodach. O! Ktoś tutaj strzela. Odzwoni telefon. Zdecydowany telefon w holu zaczął dzwonić. Spodziewałem się szukającego działki ćpuna, ale okazało się, że to coś o wiele bardziej złowieszczego. Czy to pan Payne? A kto pyta? Nazywam się Alfred Wooden. Proszę się pośpieszyć. Policja jest już w drodze. To akurat wiem. Wiedzą, że tam jesteś. Jak? I co ci do tego? Jeszcze się odezwę. Przybyła kawaleria. Wyjące wściekle syreny brzmiały jak fałszujący chór potępieńców. Miałem kilka minut, dopóki antyterroryści zajmowali się swoimi sprawami. Wiedziałem, że gdy już ruszą do akcji, powinienem być daleko. Payne, mówi komisarz Jim Bravura z policji. Rzuć broń i wyjdź z podniesionymi rękoma. Komisarz Jim Bravura, jak to nazwisko pasuje do policjanta. Dobra? No ale wybuchy. Dobrze, tutaj... Ktoś musimy... list na ladzie. Na półce leżał klucz. Musimy właśnie zabrać klucz i jakiś tutaj jeszcze list jest. Nagle wszystko stało się jasne. Bomby i pojawiający się osobiście szef rosyjskiej mafii, Gogniti, zachowywał się jak zwykle. Dużo gadania, ale nic sensownego. Po naszej akcji Ruskowi zostało tylko kilku ludzi, ale ich da się kupić. Nie ma szans, żeby próbował się odegrać. Okazało się, że Rosjanin potrafi zaskoczyć wszystkich. Jedno było pewne. Jeśli przyciśniesz kogoś zbyt mocno, to prędzej czy później będzie się chciał odwdzięczyć. Policja! Dobra, musimy się zawijać stąd. Zażyjemy sobie jeszcze lekarstwa. Dobra, i tutaj. Ach! Tutaj trzeba uważać. O, granat właśnie. Dobra. Pozbierajmy granaty. Tam jest jeszcze jeden. O, właśnie. Ajajaj. Bullet time na się skończył. Niedobrze. Dobra, jakoś to się udało. Trzeba zapisać i tutaj pozbierać wszystko oczywiście, co jest tylko możliwe. Może medykamenty jakieś będą. O, są. No to trzeba się wyleczyć. I na górę. Dobra, tutaj coś wybuchło. Przeskakujemy. Teraz już tutaj wszystko przeszukać trzeba. Amunicja. No, lekarstwo. Dobrze, jeszcze szafka. Tutaj jeszcze w tej szafce zobaczmy. Amunicja, ok. I w tym momencie będzie kończył się piąty rozdział gry. A zatem nadszedł czas na zakończyć ten odcinek. Ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, komentarze.
i bardzo proszę zasubskrybować mój kanał, jeśli filmy wam się podobają. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo.